Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Draconikus. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Starfield. Na wstępie od razu zapraszam do subskrypcji, komentowania oraz oceniania odcinku. Liczę też na łapkę w górę. Oraz zapraszam na Discorda. I lecimy z kolejnym materiałem. W dzisiejszym odcinku sobie wykonamy misję dla piratów, początkową. Czyli musimy się, jesteśmy w tej chwili jeszcze przytrzymywani cały czas przy ich stacji, ale odbijamy i podróżujemy na planetę, na której było więzienie. Zamek. Więc odblokowujemy. I kierujemy się na planetę. Która jest bardzo mroźna. Będzie tam dość ciężko, ale miejmy nadzieję, że wszystko się potoczy zgodnie z naszymi planami. Byliśmy już na mroźnych planetach, na których było minus 79 stopni. Miejmy nadzieję, że tutaj nie będzie aż tak zimno, albo będzie jeszcze gorzej. Minus 53 stopnie, tylko ludzik. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Yeah? We will see. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right, listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Kryx's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, just say so, and I will leave you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Yeah, keep talking, wise ass. Throttle it down, both of you, right now. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison. But I will be damned if I'm letting them inside. So, I'm doing what? Freezing my cojones off? Oh, thanks for that, Togado. I'll remember this come your birthday. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. A to lecimy. Dużo tego jeszcze tu będzie. Strasznie zaczęło mi przecinać grę. Show you what the Crimson Fleet's made of. They weren't so tough after all. Zmieńmy sobie broń. Kurde, strasznie mi przecina tutaj. Boże, ciężko wycelować, Boże. Tragedia, co tu się dzieje. Dopiero odpaliłem grę, widzicie jak to wygląda. Już są na górze. Masakra. Tragicznie, nie? Here we are, the place where Jasper Kryx laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet, the Lock. Oh, grow a spine, will ya? God. There is a huge difference between being a coward and being careful. So both of you, watch yourselves. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. Mam nadzieję, że w środku. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. Mam nadzieję, że w środku nie będzie tak cięło, no bo to będzie tragedia. Da się celować nawet w takich warunkach. First time I have been inside this part of the lock, so keep your eyes open. See anything unusual? Hostile? Much. It was better than trying to survive on the surface. Not much better. Even with the heating on, this place looks like a goddamn dump. Now you know why the prisoners got fed up and looked to Kryx to lead them out of here. And that's how the Crimson Fleet began. Yeah, we've all heard the story. It's not a story, Mathis. It's history. Remember that. Now, keep your mouth shut and your eyes open. Nie mówię, bo cały czas próbuję jeszcze się rozglądać, co tu znajdziemy. Better them than us, though, am I right? Wait, shut up a second. Did you hear that? The heck? One mnie gonią. Sakra z tym cięciem. Wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że jest tu dużo ludzi z naszej drużyny. I dlatego tak przecina, ale... Masakrycznie się walczy w takich warunkach. Będzie bardzo ciężkie. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their bodies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already! I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? No, spoko. This ice and rock must be several meters thick. God damn it, we're cut off. Hey, Del, can you hear me? Del. Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Whew, yeah. You're right. Now that I think about it, this gives me an idea. A way we could turn this situation to our advantage. We used this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. I had a feeling you'd be on board. Okay, here's my plan. Let's pretend for a second Delgado's correct, and there's information here about Kryx's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Naeva. We'll be rolling in credits. No, 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 no way. Listen to me. We're going to be handing Naeva leadership of the Crimson Fleet on a platter. She'll be thanking us for getting rid of Delgado. I mean, come on. I'll bet you a month's share that he's never been this vulnerable. It's perfect. Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting my ass to become one of the Crimson Fleet captains just like you. And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Unless we find a way out, no one's reporting anything to anyone. Ever again. Pff, hell no. Come on, we both know anything we find here about the legacy is going to be a dead end. If Naeva wants to spend the rest of her life chasing ghosts, let her! We got more important things to do, like spending all of our money. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. I guess that's one way through. Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Kryx. You both got that? Dios mío. Do I have to explain absolutely everything to the two of you? You are standing in the control room for this part of the facility. Look for a switch, or a terminal, or make a wish. I don't care, just hurry! Yeah, you'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. Zbierajmy łupy. Zobaczmy. Nie podobał mi się ten dźwięk. O, czyli wiemy, że w sekcji D będzie. Czegoś ciekawego tu jeszcze nie ma. To strasznie przecina. Myślę, czy nie zrestartować gry, ale... Czytajmy sobie kolejne wiadomości. Wiedziałem, że tutaj czeka nas walka z jakimś bossem czy czymś. Takie wrażenie odnoszę. Nawet ciężko jest namierzać, żeby coś podnieść. Masakra. Strasznie się gra naprawdę. Masakra. No bez jaj. Tragedia. Strasznie się celuje w tych warunkach. Inną broń sobie wybierzmy na pewno. Nie, to chciałem. Lepiej troszkę się teraz sterowało. Żeby coś się poprawiło. No to wygląda, że troszkę się coś poprawiło. Do czasu, aż znowu nie pojawią się przeciwnicy. Otwórzmy sobie to. Lepiej troszkę się sterowało. Kusi otworzenie tej celi, spróbujmy. Aha. Dobra, to był fail. Nie mamy pojedynczego, więc tego nie ma co używać, ale mamy podwójne. I nie wiem, czy to starczy. Dobra, udało się. Nie, odzyskaliśmy cyfrychy. Idziemy dalej. Podejrzewam, że i tak tu nic ciekawego nie będzie, ale... O, już zwaliliśmy na początku. Nic ciekawego. Zastanawiam się, czy zwiedzamy sobie. Otwórzmy ją. Tak. Myślałem, że coś lepszego będzie. Tu nic ciekawego nie ma. Idziemy dalej tu. Jeszcze. O, nie mam apteczek, a ich tam jest od cholery. Dobra. Musimy się tutaj... Nie wierzę, że nie mam apteczek. Co jest grane? Muszę mieć apteczki przecież. Nie, są apteczki, o co chodzi? To tutaj chyba nie mieliśmy po co przychodzić. Na pewno sobie tu jeszcze wrócimy. Pytanie, musimy się kierować w tamtym kierunku, na górę. No to idźmy tam. Czy mamy tu jakieś przejście? Na pewno nie tędy. Na dół. Tu mamy jakieś drzwi. Years old, eh? It's amazing this entire place hasn't collapsed by now. Muszę się dostać do wieży strażniczej. Ten i tutaj ten i ten. Yeah. A tędy nie przejdziemy. Musimy znaleźć inną drogę. Coś z tej siłowni. Nic ciekawego nie ma, jakaś stołówka. Może tędy. Jak się tam dostać? Od tamtej strony jakoś musimy. Tędy? Może tak? On chce znowu. Anything we find, we're splitting 50-50, right? The things I do to make money. I must be crazy. So, have you changed your mind yet? Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Keep doing what we've been doing. Right. Glad I asked. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Kryx's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Okej, mamy jakąś skrytkę. D318. Dobra, przeszukajmy sobie te cele. Cell D03118. Okay. That's a place to start, I guess. I would hate to have been one of the guards. Szukajmy sobie wszystkie te cele. Że wesoło tu mieli. Imagine how angry the prisoners were when they rioted. I would hate to have been one of the guards. You'll have the mining details slip into the utility closet and ventilation room. That's where we'll dig. Not up, but through. Right to the armory. They aren't paying us enough to be poking through this rotating codes on all the terminals in the lock. So we'll have to coordinate this carefully. For now, we'll continue using his locker in the showers area as a drop point for the code to the utility closet. By this time next month, I should be out of this dump and uploading those creds into my account. Delgado was right. Kryx must have hit the Galbank transport and stashed away the money or something. Za dużo gada ten nasz towarzysz. Years old. It's amazing this entire place hasn't collapsed by now. Okay, Carter. Confirming that the latest code to the utility room is 486111071. The mining crew tells me it'll take them a week to cut through the ice, so I'm giving you that long to square your end of the plan. When the tunnel reaches the armory, I'll get my people to start a riot. When you hear the fireworks go off, get your ass to the shuttle bay. We'll get one shot at this. If we play our cards right, this gets us one step closer to that fortune that went down with the legacy. You hear that? Report any of this to the guards. Well, you know what'll happen. Okej. Skoczmy jeszcze do tej drugiej celi. Komputera. Things are crawling right behind the walls. Ugh. A gdzie ten komputer się znajduje? Musimy jeszcze znaleźć komputer, on musi gdzieś być w pobliżu. Jeszcze komputer widziałem. Can't believe this is where the fleet started. It's history, man. No kurde. Grają mi czasami NPC-ty. Dobra, musimy pójść i poszukać komputerka. Tak będzie łatwiej. Nie wiem, czy czasem jak się kręcę trochę po omacku, ale to jest dosłownie labirynt. To w tym się wierzy komputer? No nie. Zobaczmy, czy nas jeszcze tu znajdziemy. To jest najtrudniejszy zamek, jaki do tej pory otwieraliśmy. Earlier I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or... Musimy znaleźć komputer. W którym otworzymy tą celę. Ciasko, ile tą trasą? O, coś jest. Otwórz mnie. If we get out of here, remind me to thank Delgado for hanging us out to dry. Może tu będzie komputer. Zwaliliśmy na początku, jeszcze raz. Komputerze nie ma, ale mamy jakąś skrzynię. Nie to chciałem. While we're picking through the trash, we Ale nic tu ciekawego nie ma. Mamy komputer. Cleared this place out. Well, well, what do we have here? Give me a sec. This ought to come in handy. Ja też takie chcę. Całej amunicji nie ma. Live in this kind of cold. That's bullshit. A ja bym chciał jeszcze wrócić do tej celi. Wróćmy kolejny save. Zwaliliśmy. Nie. Chcę wrócić jeszcze do tamtej celi. Dzisiaj będzie długi odcinek, ale zależy mi jeszcze powrócić do tamtej celi. Tędy się tam szło? Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Jeszcze hangaru. Ja nie chcę na razie hangaru. Ja chcę tutaj. Do tej celi się dostać. Pod spodem. I to tutaj celi, tą stronę. No to jest dosłownie labirynt. Na dół trzeba zejść. Połowę góry. Nie. Dobra. Gdzie jest komputer? Jakim komputerem się to otwiera? Zwaliliśmy. Zwaliliśmy. Pasuje, ten pasuje, ten pasuje. Dobra, umieliśmy automatycznie. Zostanie nam 3. Zostanie nam raz, dwa, trzy. Ale takiego nie mamy. P3 jakbyśmy umieścili. No tu i tu. Nie pasuje. To. Raz, dwa, trzy. No i to. Dobra. Gdzie jest komputer, żeby otworzyć tą celę? UC must have burned some serious cash when they lost this place. Komputera żadnego nie widzę. Pod natryskami. Tutaj. Też nie widzę komputera. O, to jest... Żeby to? Tak, to. Someone was definitely prepping to bust out of this joint. Dobra, możemy się kierować do hangaru. Hangar to raczej na górze gdzieś. Gdzieś tam. Otwórzmy jeszcze tą skrzynkę na broń, może coś ciekawego będzie. A, to pasuje, to pasuje, to pasuje. No, na tym poziomie wszystkie oprócz drugiego pasują. I ten na pewno nie. Jeden. Nie mam takiego, czyli ten nie. Dwa tu i jeden tu. To by był ten. Teraz jak damy tak, to będziemy potrzebować na 3. Dwa koło siebie i trzeci. Ok. Patrzę, czy coś, jeżeli tu nie znajdziemy, ale chyba nic tu nie ma. Więc po schodkach na górę. Po schodkach na dół. Ja nawet nie wiem, czy dobrze idę. No tutaj są roboty. Chyba tą drogą idziemy. No. Dobra, jeszcze raz. Jakieś oznaczenie kroczków. A że jak on narzeka. No i dziś będzie długi odcinek, bardzo długi. Ale długie misje wymagają długich odcinków. Gdzie mamy iść? A w tym kierunku, no to... Kurde. Jak się tam dostać? Musimy obejść jakoś naokoło całe więzienie. Czyżby coś otwarliśmy? No nie. Coś otwarliśmy, ale nie tu. Przejścia nie mam. Nie wiem, czy droga wędrowanie w dół ma sens. Po prostu tam nie dolecieć będzie łatwiej, ale... Musimy tam, w tamtym kierunku iść. Jaki ten kompleks jest duży. Jest zasypane. Jak widać, mamy iść w tym kierunku. Tam. Musimy się wydostać na dół. Jak się tam dostać na ten dół? Wszystko pozasypywane, pozamykane. znaczek. Pokazuje nam strzałki w tym kierunku. Dobra. Teraz tu. Idzie dalej. Tędy. Tędy. Do góry. Bez maszynownie. Ukrytym przejściem. Tędy. Tutaj, tutaj. No i kolejny komputer. Nie, tam się nacisnęło. QC must have burned some serious cash when they lost this place. Co się wydarzyło? Boże, ile was tu jest? Zasypały. Więcej was matka nie miała? Rozglądam jeszcze, czy czegoś ciekawego tu nie znajdziemy. Ładnie ich tu zmasakrowali. imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. No. Z różami blokuje cały czas ten gostek. Nie możemy już biegać. Tędy droga. Bym sobie jeszcze pootwierał tutaj te drzwi pozamykane. O, może coś ciekawego tam znajdziemy. Teraz możemy dać to i to. Spodziewałem się czegoś lepszego za tymi drzwiami. Dobra, idziemy. Jeszcze mamy strażnika z kasiorą. Matryski. Dobra, idziemy dalej. Delgado for hanging us out to dry. Looks like this was the warden's office. They built the office right next to the shuttle bay for quick escapes of that. Smart. Took long enough. Look out the window. Come over here. Do you have any idea how long I have been waiting? I hope you found something because I am getting sick and tired of this place. Dodajemy Mathisa? Dodajemy. I knew it. Everyone said I was out of my mind, but something told me we'd find the answers down here. Looks like I picked the right person for the job. Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. Is that Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. All we have to do is find a way off of this planet. Let me see. Ah, here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. care if you are finished or not. I want that information about Kryx's legacy in my hands. After that, you can come back down to Suvorov and dig through the snow to your heart's content. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the exit process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Patrzmy jeszcze, czy tutaj jakąś broń znajdziemy. Rozwaliliśmy na samym końcu. Spróbujmy jeszcze raz. Jak użyjemy tego? Zostaje nam 2. Ok. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Oh, come on. There's no need for that. You're right. Maybe I could have done more of the brain work. But hey, at least I helped you take out those things, whatever the hell they were, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Oh, you're gonna be like that, huh? Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. No, przeszliśmy, okej. Okay. Kurde, już prawie 2 godziny nagrywamy. Ale myślę, że warto dokończyć. Że znowu te diaby. No, jeszcze mamusia. Ciężka nie była. Siadamy na stateczek i odlatujemy. Odlatujmy stąd. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zadokujemy sobie tylko. I w następnym odcinku już jutro będziemy dalej kontynuować tę misję, zakończymy ją i zobaczymy, co nas dalej czeka. A z mojej strony dziękuję wam za uwagę. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, komentowania i oceniania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, gra z wami Draconikus, trzymajcie się, cześć!